Dzień dobry Państwu, spotykamy się w szkółce Arno w nowym sezonie. Po zimowej przerwie chcieliśmy dzisiaj porozmawiać z Państwem na początek sezonu borówkowego o tym, jak postępować z borówkami po zimie, a dokładnie jak je ciąć. Państwu witam znowu w kolejnym sezonie wegetacyjnym. Cieszę się, że kolejny raz możemy Państwa tutaj szkolić i radzić Państwu, jak z tą borówką postępować. Proszę Państwa, od wielu lat jest takie bardzo często pojawiająca się opinia, może w ten sposób raczej należy powiedzieć, właśnie, że młodych roślin po posadzeniu takich właśnie nie tniemy nawet przez 2 czy 3 lata. Jest to duży błąd. Bardzo często spotykam się właśnie z plantacjami, dzwonią do mnie niedoświadczeni plantatorzy, chociaż trudno mówić o kimś, kto jest niedoświadczony, jeśli już ma plantację 3 czy 4 lata, że właśnie przestała mu nagle owocować, że przez pierwszy, drugi rok po posadzeniu były owocowanie, było tak, a nagle od 4 roku te owoców jest bardzo mało albo są super drobne i krzewy wyglądają jakby miały ze 20 lat, a nie 4-5. To jest właśnie ten błąd, to jest to pokłosie tego, że przez te 4 lata nie były posadzone, a często właśnie szkółkarze udzielają takiej błędnej informacji. Tutaj w tej szkółce wiemy, że mamy dobrego specjalistę już od borówki, który poprawnie udziela informacji, ale też dla Państwa, żebyśmy wiedzieli, co zrobić z takim krzewem. Odmiana Blue Crop. Odmiana Blue Crop już w tym momencie 3-letnia, proszę Państwa, właśnie, więc to jest idealna odmiana do posadzenia, idealny wiek. Nie jest to roślina, którą trzeba, że tak powiem, specjalnie jeszcze wyprowadzać w jakiś specyficzny sposób. Natomiast oczywiście też przez to, że roślina wrosła w doniczce, to pomimo już swojego uformowanego kształtu i bardzo długich pędów, zakończonych pąkami kwiatowymi wszędzie, ma też dużo licznych, właśnie drobnych pędów, które niestety należy usunąć. Te wszystkie drobne pędy wyrastające od podstawy, których długość jest mniejsza, można powiedzieć, niż połowa tego krzewu, po prostu bierzemy ręcznym sekatorem i usuwamy na krótkie czopy po to, żeby z nich nie, właściwie ten też można by było usunąć. W ten sposób, obcinając tutaj z krótkimi czopami te pędy, liczymy na to, że z nich wybiją silniejsze pojedyncze, ewentualnie od szyjki korzeniowej kolejna struktura, kolejna forma właśnie naszej rośliny, czyli kolejne młode pędy. Co robimy dalej? Oczywiście w tym momencie, jeśli jest jeszcze tak duża liczba tutaj pędów w tej górnej części, no bo to zależy oczywiście od pokroju rośliny, należałoby ją delikatnie też trochę przerzedzić, więc takie drobniejsze pędy, które niezakończone są pąkami, tu mamy pąk kwiatowy, jak Państwo od razu zorientują się, że pąk kwiatowy jest taki bardziej gruby, bołówkowaty, a pąki liściowe są wąskie, drobne, cienkie, więc usuwamy te drobniejsze pędy, z których nie będzie oczywiście kwiatów. I teraz proszę Państwa jeszcze jedna zasada. Jeśli mamy bardzo silny krzew i mamy dobrze przygotowaną glebę, mamy odpowiednio już założone nawadnianie, bardzo często niektórzy nawet szykują już wstępnie konstrukcje po to, żeby chociaż trochę trzymały się te rośliny, żeby nam się nie wywracały, czy na silniejszym wietrze. Możemy, chociaż to nie jest zalecane, pokusić się, żeby w tym pierwszym roku na tych pędach kwiatowych, może nie na wszystkich, ale na nielicznych, pojawiły się owoce. Ale to tylko przy 3-letnich właśnie roślinach. Nie jest to do końca polecane, bo jednak ten pierwszy rok roślina powinna przeznaczyć na bardzo dobre ukorzenienie się i odnalezienie w tym nowym środowisku glebowym i nowym środowisku klimatycznym. Ale wiem, że niestety to się śpieszą, że tak powiem, niektórzy plantatorzy, a z drugiej strony kupują droższe, ale właśnie 3-letnie rośliny po to, żeby od razu już w pierwszym roku móc mieć owocowanie. Takiego zabiegu nie możemy zrobić na roślinach młodszych, 1- czy 2-letnich, z tego względu, że tam koniecznością jest usunięcie kwiatu, więc wtedy na młodszych roślinach, za chwilę wezmę taką młodszą, byśmy wszystkie te pąki kwiatowe od razu przy tym cięciu usunęli. Co zrobimy tutaj? No wszystkie te drobniejsze pędy, na których będą drobne liście, ale one nie będą owoconośne, pousuwamy. Możemy, tak jak powiedziałem, zostawić pąki kwiatowe na drobnych lub możemy to usunąć z górnej części, to pozostanie. I tak przygotowaną roślinę spokojnie pozostawiamy albo sadzimy, bo możemy to cięcie zrobić przed posadzeniem lub tuż po posadzeniu. Trochę niewygodniej po posadzeniu, bo trzeba się schylić. Tak, można wstać i robić to na jakimś stole, więc to już jest kwestia organizacyjna. To jest dobrze przycięta roślina. Należy to zrobić, uformować z niej właśnie kształt silnie rosnący. Natomiast żeby tak na jednej roślinie, to jest też odmiana Blue Crop, troszeczkę inaczej uformowana. Inaczej troszeczkę właśnie przez to pewnie, że może była bardziej luźniejszy, więc ten pokrój jej jest też taki bardziej szerszy. Widocznie sąsiadujące w szkółce rośliny były trochę dalej, ale też proszę Państwa, zobaczcie, mamy tutaj jeden, drugi, trzeci sztywny, czy nawet można powiedzieć, że ten to jest, mamy czwarty, bardzo silne pędy.
usuwamy wszystkie te drobiazgi od dołu. No niekiedy jest to troszeczkę zabieg chirurgiczny i trzeba to zrobić delikatnie serratkatorem, tak żeby nie usunąć. Mamy wszelkie końcówki pędów, które są już zaschnięte, też na pewno należy usunąć, po to, żeby nie było tutaj miejsca na rozwijające się choroby. Na martwym drewnie zawsze się będzie rozwijać nam jakaś choroba. Oczyszczony dół, przechodzimy do górnej części. Drobne, nitkowate pędy, które są nieproduktywne, jakby patrząc w przyszłości oczywiście, ale w tym momencie, które będą nam tylko i wyłącznie zabierały, że tak powiem, wartości odżywcze, czyli to, co będą produkować rośliny. Te drobniejsze, reszta zostanie. Tu jest ciekawa taka sytuacja, proszę Państwa, mamy na jednym silnym rosnące takie widły zawsze. W momencie, kiedy zostawimy coś takiego, to tu będzie bardzo duża ilość liści i tak naprawdę nie będzie rozwijających się pędów bocznych, na których w przyszłym roku powinny być kwiaty. Zawsze można rozluźnić taki pęd, rozcinając oczywiście środkowy, zostawiając no takie może nieładnie mówiąc, to jeszcze nie widły Neptuna, tylko podwójne, ale rozluźnienie pomiędzy tymi dwoma pędami poprawi dostęp światła, poprawi dostęp powietrza. W ten sposób roślina będzie lepiej przygotowana. No i to, co jest. I staramy się usuwać wszystkie pędy poziomo rosnące lub przeginające się do dołu. Proszę bardzo, tak mniej więcej powinna po prawidłowym cięciu. Staramy się, aby roślina była wysmukła. Tak, staramy się kierować ją do góry. Wszystko, co się wykłada, przekłada, jest nitkowate, wycinamy, drobne, usuwamy, bo ono będzie tylko gładzać. Więc tak wyglądają pocięcie roślin trzyletnich. A tu mamy roślinę dwuletnią, odmiana Duke. Odmiana Duke, czyli odmiana już, która w porównaniu do Blue Cropa nie jest tak bardzo, nie wykłada się, więc widać od razu też bardziej strzelisty pokrój. No i podstawowa zasada, o której powiedziałem wcześniej, znowu te wszystkie drobne, nitkowate pędy możemy usunąć, to co jest na dole. I proszę Państwa, tu też już pojawiają się, no akurat w tym wypadku nie ma, ale tak, mamy na tym drobniejszym przyroście pędy kwiatowe, więc najwygodniej byłoby teraz usunąć ten pęd, ale w tym momencie oczywiście mielibyśmy pogorszenie rozwoju tutaj fizjologicznego, pogorszenie też rozwoju tego całej rośliny. W tej roślinie jako dwuletniej dużego cięcia nie należy stosować, natomiast jeśli właśnie decydujemy się w tym momencie już na usunięcie kwiatów, bo tu koniecznością jest usunięcie kwiatów, tu nie możemy pozwolić na to, żeby ta roślina zakwitła i żeby ta roślina wydała nawet jak minimalny, ale jakikolwiek plon, będzie to negatywnie wpływać na kolejne lata w rozwoju tej rośliny. Więc jeśli tych drobnych tego typu pędów jest dużo i są one zakończone pąkami kwiatowymi, to możemy już w tym momencie, ja tutaj zrobię cięcia, którego nie powinienem właściwie zrobić, ale usunąć je. Natomiast, czy tak jak ten, natomiast ponieważ są to ładne pędy, nie należy też ich ciąć w ten sposób, bo tu będziemy mieli bardzo duży w tym momencie ilość drobnych pędów, które znowu osłabią ten wzrost wegetatywny, wzrostowy, do góry ten horyzont wertykalny. Raczej pokusić się na to, żeby usunąć ewentualnie palcem te pąki kwiatowe lub pozwolić im zakwitnąć i usunąć dopiero w momencie kwitnienia. I też pozostawiamy w ten sposób tak ładnie wyprowadzoną roślinę. Inny przykład odmiany Duke. Trochę słabsza roślina, mniej więcej też podobne postępowanie, natomiast tu zależy nam na tym, żeby w porównaniu, proszę Państwa, zwróćcie uwagę, mamy właśnie trochę słabszą roślinkę. Nie wynika to z tego, że ona jest gorsza, no po prostu widocznie jakieś warunki ukorzeniania się czy coś spowodowały, że wyrosła trochę mniej, może kwestia właśnie liczby tych pędów dolnych. Usuwamy znowu te wszystkie najdrobniejsze na dole, natomiast tu zależałoby nam, żeby trochę pobudzić tą roślinę do wzrostu, do tego intensywniejszego. Tu mamy pąki kwiatowe, więc też na pewno usuniemy. Bardzo blisko ze sobą zebrane gałęzie można wtedy skrócić końcówki, ewentualnie tych silniejszych roślin lub wyrzucić to, co nam wzrasta do środka. Zostawiając 3-4 najsilniejsze. Ja zostawiłem 4 w tym wypadku, ale nawet jeśli byśmy usunęli ten, który przygina mi, zostawili takie 3, to ta roślina ma prawo właśnie bardzo ładnie się rozrosnąć już teraz na plantacji, jak będzie dobrze nawożona, nawodniona i oczywiście warunki klimatyczne nie będą tu nam nic przeszkadzać. Kolejny przykład odmiany Duke. Natomiast to jest bardzo prosty przykład, bo tu, proszę Państwa, tylko krótkie 2-3 cięcia i właściwie wszystko. Proste, kiedy się patrzy na specjalistę. Natomiast to, co usłyszeliśmy na początku, od momentu posadzenia rośliny tniemy, bo jeżeli nie, to one nam z momentem, z pierwszym rokiem
naszej plantacji będą dziczały wręcz, będą zagęszczały się i nie będzie silnych, mocnych przyrostów, tak, które będą potem dawały nam gwarancję dobrego owocowania. Musimy pamiętać, że życie rośliny to jest tak jak życie człowieka. No, ma swoje etapy i tym pełnią dorosłości to jest kwitnienie, a owocowanie i po owocowaniu to już jakby starzenie, więc jeśli pozwolimy zaowocować w pierwszym roku po posadzeniu, to ta roślina nam się szybko zestarzy. Tnąc, odmładzamy roślinę i oczywiście w tym momencie też formujemy. Pierwsze 3 lata są w szkółce, nie w szkółce, tylko na plantacji najważniejsze, bo to właśnie te lata uformują nam końcowy, właściwie można powiedzieć już w tym momencie, kształt rośliny. To od tych pierwszych 3 lat, od cięcia w tym okresie i nie pozwolenia w pierwszym roku owocowania oczywiście, uzyskamy właściwy pokrój, właściwy wygląd naszych krzewów. Ja bym prosił jeszcze o wskazanie kilku słów, żeby odmiana Blugol, która zupełnie inaczej rośnie, inaczej się zachowuje, inny pokrój, więc do niej tutaj należy podejść tak, inaczej. No, Blugold jest troszeczkę, właśnie ze względu na ten swój pokrój, specyfikę wzrostu, mniejszą ilość pędów wybijających z szyjki korzeniowej, ta specyfika jego właśnie pokroju wzrostowa jest trochę inna i tutaj trzeba troszeczkę, to nie znaczy, że bardzo dużo. Dużo prościej tnie się Bluecropa, dużo prościej tnie się Duke'a, bo to jest te 3, 4, 5 cięć i mamy właściwie przygotowaną roślinę. Tutaj wymaga troszeczkę takiej, nazwijmy, chirurgicznej zabawy. Podstawowe zasady oczywiście też, te najsłabsze pędy na dole wycinamy tak, żeby pozostawić może tu pąk, pewnie nie będzie to widoczne, ale pąk liściowy, żeby z tego krótca coś spróbowało nam tu dalej wyrosnąć. Jeśli mamy suchy pęd, no to wiadomo, jego usuwamy całkowicie. Czyli też to oczyszczenie z takich nitkowatych, bardzo cienkich, drobniutkich gałązek. Oczywiście usuwamy wszystkie te, które są gdzieś tam widzimy martwe. Dlaczego są martwe? Bo zobaczcie Państwo, tu jest bardzo duże zagęszczenie krótkich, drobnych właśnie pędów, które w tym momencie, ponieważ to też jest już 3-letnia roślina, są zakończone pąkami kwiatowymi. Tych pąków kwiatowych tu jest bardzo dużo. Gdybyśmy tak zostawili, to ta roślina właściwie by nam prawie że nie wyrosła, bo to oczywiście owocowanie byłoby, przesiliłoby się na ten generatywny rozwój, pędów kolejnych byłoby bardzo mało. Więc musimy bardzo dużo wyciąć właśnie tu z wnętrza, ale nie całych pędów, tak jak zrobiliśmy to przy Bluecropie, tylko z wnętrza. Rozcinamy, proszę Państwa, po prostu to wnętrze, doświetlając tutaj wewnątrz te najcieńsze, że tak powiem, zostawiamy te najbardziej grube pędy, natomiast staramy się poprzecinać tak, żeby dopuścić, a przy okazji usunąć co najmniej 50% można powiedzieć, tych takich najdrobniejszych i usuwając minimum te 50% pędów z pąkami kwiatowymi, bo w ten sposób będziemy mieli, uzyskamy właśnie dobre doświetlenie, napędzimy roślinę, w cudzysłowie, może tak trochę kolokwialnie mówiąc, do wzrostu, i usuwając te drobne, dlatego mówię chirurgiczne, bo tutaj są takie właśnie pełno drobnych, małych gałązek, które trzeba po prostu pousuwać. I tak powinno mniej więcej wyglądać. Myślę, że ten pęd, taki też trochę słabszy, można by było ściąć też w dolnej części, licząc na to, że on tutaj wtedy większą siłą wzrostową będzie. Mamy zobaczcie Państwo. Innych pędów, silnych pędów, więc myślę, że to nie będzie krzywdzące. 3-letnia roślina, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, pewnie ze 20 pąków kwiatowych wciąż tutaj jest, to też jest jeszcze wciąż za dużo, ale w tym cięciu ręcznym nie możemy całkowicie przerzedzić. Ja myślę, że co najmniej jeszcze połowę tych kwiatów po posadzeniu w tym pierwszym roku powinno zostać ręcznie usadzone w okresie kwitnienia. Tak. Po kwitnieniu. Pamiętajcie Państwo, rozcinamy, rozrzucamy, zostawiamy najsilniejsze pędy w tej górnej części. Możemy zostawać małe krótce po to, żeby zabezpieczyć też przed chorobami ewentualnymi, licząc może na to, że nawet z tych pieni, które tutaj zostaną, coś jeszcze nam się pojawią kolejne pąki w tym roku wzrostowym. Chciałem podziękować za fachowe doradzenie, jak postępować z roślinami po posadzeniu, w pierwszym roku po posadzeniu. Ja myślę, że wiele wątpliwości dla tych, którzy nie wiedzą, jak postąpić, albo zastanawiają się, jak pociąć, to ten instruktaż dużo Państwu na pewno wniesie. Ja dziękuję za ten poświęcony czas, natomiast zapraszam Państwa do szkółki Arno. Na ten moment posiadamy odmianę Duke, którą pokazywaliśmy, Bluecrop, Spartan, Bluegold i Elliot. Te odmiany są dostępne w sprzedaży i
każdego dnia od godziny 7 do 16 jesteśmy czynni. Zapraszam do szkółki. Dziękuję za uwagę. Ja też bardzo dziękuję Państwu i zachęcam oczywiście tutaj szkółka Arno ma już te kolejne lata mojego szkolenia, w cudzysłowie Państwa i rad pewnie pozwalają na to, że i doradcy szkółki też dobrze doradzą, powiedzą co zrobić i jak posadzić. Dziękujemy za uwagę.